Usiadłem na fotelu, opierając na nim plecy. Zdjąłem kurtkę i rzuciłem ją na siedzenie obok. Nie mogę uwierzyć, że zarażony przegryzł się przez dwie warstwy materiału. Rana zaczynała ropieć, lecz nie czułem żadnego bólu. Prawą dłoń kurczowo zaciskałem na zgięciu lewej ręki, tak jakby miało to pomóc. Zarażony w metrze ugryzł mnie kilka godzin temu, a więc wirus zdążył rozprzestrzenić się na całe moje ciało. Byłem zdesperowany. Nie chciałem zamienić się w jednego z tych potworów. Na początku zamierzałem odciąć ugryzioną kończynę, lecz nawet gdyby to coś dało, prędzej czy później wykrwawiłbym się. Zresztą to nie jest jakiś amerykański film, w którym ludzie bez problemu ucinają sobie ręce. Spojrzałem na pistolet. Dobrze wiedziałem, co muszę zrobić, jednak odwlekałem tę chwilę, ile się dało. Może ludzie w bezpiecznej strefie mi pomogą. Może zdążyli już stworzyć lekarstwo. Nie wiem, czy zdążę tam dojść. Z tego co wiem, przemiana zajmuje kilka godzin, ale nie jestem pewny, ile mi jeszcze zostało. Wpatrywałem się w ranę. Była płytka, a krew zdążyła już zaschnąć, tworząc strób. Po chwili namysłu postanowiłem jednak amputować kończynę. W końcu nie mam już nic do stracenia. Podwinąłem bluzę na brzuchu i za pomocą maczety odciąłem kawałek swojego podkoszulka. Zawiązałem go ciasno, tuż nad łokciem lewej ręki. W samochodzie było zbyt mało miejsca. Założyłem kurtkę. Wyszedłem na zewnątrz i rozejrzałem się dookoła. Słońce powoli chowało się za budynkami. Kilku zarażonych pałętało się po okolicy. Postanowiłem poszukać pustego budynku. Gdybym po odcięciu kończyny zemdlał, w zamkniętym pomieszczeniu będę bezpieczny. Rzuciłem się do szaleńczego biegu. Nie obchodziło mnie, czy któryś z odmieńców ruszy za mną. Jeżeli chcę cokolwiek zdziałać, muszę się spieszyć. Wbiegłem między zabudowania. Nie zatrzymując się, co chwilę spoglądałem za plecy. Kilku zarażonych biegło za mną. Trudno, najwyżej mnie zabiją. Jeżeli nie znajdę pustego budynku, to i tak umrę. Mijałem kolejne zabudowania. Drzwi do nich albo były zamknięte, albo domy miały już swoich lokatorów w postaci gnijącego mięsa. Gdy skręciłem za kolejny z budynków, zauważyłem, że odmieńcy musieli zgubić mój trop. Znajdowałem się na głównej ulicy. Po bokach stały parterowe sklepy. W oczy rzuciły mi się otwarte na oścież drzwi apteki. Okna wyglądały na całe. Resztkami sił dobiegłem do wejścia. Płuca paliły mnie od wysiłku. Przekroczyłem próg, rozglądając się na boki. Na pierwszy rzut oka wyglądało na to, że apteka jest pusta, lecz wolałem się upewnić. Drzwi zostawiłem otwarte na potrzeby szybkiej ucieczki. W pośpiechu sprawdziłem cały budynek. Apteka była mała, więc nie trwało to zbyt długo. Po podłodze walały się ulotki i puste opakowania po lekarstwach. Cała apteka, tak jak można było się spodziewać, była opróżniona. Kilka regałów, na których wcześniej stały medykamenty, było przewróconych. Budynek okazał się być pusty. Zamknąłem drzwi wejściowe. Dopiero teraz zauważyłem, że pot ścieka po całym moim ciele. Kierowałem się na środek pomieszczenia, gdy nagle złapał mnie silny zawrót głowy. Upadłem na kolana. Podpierając się rękoma, próbowałem złapać oddech. Nie zdążę. Skończę jak jeden z tych gnojów. Zdjąłem plecak i rzuciłem go na podłogę. Przewróciłem się na plecy. Nie byłem w stanie oddychać. Resztkami sił wyjąłem pistolet z zapaska spodni. Drżącą ręką przyłożyłem lufę do skroni i zamknąłem oczy. Pod powiekami pojawiały się twarze wszystkich spotkanych ludzi. Marek, Iwona, Alicja, która okazała się potem kanibalem. Odczekałem chwilę, zacisnąłem powieki i pociągnąłem za spust. Cisza. Otworzyłem oczy. Nadal żyję. W pośpiechu wyciągnąłem magazynek, w którym nadal spoczywały dwie kule.
Włożyłem go na swoje miejsce, przeładowałem i pociągnąłem za spust. Znowu nic. Chciałem jeszcze przyjrzeć się broni, lecz moje kończyny zrobiły się zbyt ciężkie. Nie byłem w stanie podnieść rąk. Ze wzrokiem wbitym w sufit powoli traciłem świadomość. Cała przebyta droga, tyle pokonanych przeszkód oraz śmierciani. Wszystko na marne. Poczułem spływającą po policzku łzę. Chwilę potem mój świat pochłonął mrok. Obudziłem się. Musiało to być niebo, ponieważ świat, który właśnie widziałem, już nie istniał. Siedziałem na schodach, przed drzwiami wejściowymi mojego własnego domu. Mój brat, ubrany w biały podkoszulek i dżinsy, kosił trawnik. Chciałem się do niego odezwać, lecz postanowiłem po prostu wypocząć i nie psuć atmosfery zbędnymi pytaniami. Promienie słońca odbijały się w oknach pobliskich domów. Panowała cisza, którą przerywał jedynie śpiew ptaków. W powietrzu unosił się zapach koszonej trawy. Na niebie nie było ani jednej chmury. Ogarniał mnie spokój. Gdybym mógł, zostałbym już tutaj na zawsze. Niestety nie możesz, powiedział Piotrek, tak jakby czytał w moich myślach. Skinął głową w stronę bramy, uśmiechnął się serdecznie i wrócił do swojego wcześniejszego zajęcia. Brama wjazdowa, znajdująca się kilka metrów przede mną, otworzyła się na oścież. Poczułem, że muszę wyjść. Że znów muszę wyruszyć w podróż, którą rozpocząłem już prawie 2 tygodnie temu. Podniosłem się ze schodów i postawiłem kilka kroków przed siebie. Gdy znalazłem się za bramą, ciemność zaczęła pochłaniać również i ten świat. Po chwili nie widziałem już nic. Obudziłem się leżąc na twardej, zimnej powierzchni. W pomieszczeniu panował mrok, a po mojej twarzy spływały krople potu. Właściwie całe ubrania miałem przesiąknięte potem. Nie byłem pewny, czy znajduję się już w realnym świecie, czy wciąż błądzę w sennych wizjach. Starałem się rozejrzeć dookoła, niestety w ciemnościach nic nie dostrzegłem. Chciałem się podnieść, lecz nie mogłem. Moje ciało było odrętwiałe. Byłem w stanie poruszać jedynie palcami dłoni. Próbowałem wymacać pistolet, który powinien leżeć obok mojej prawej dłoni. Albo leżał dalej, gdzie nie sięgałem, albo ktoś go zabrał. Szare światło księżyca wpadało przez okna. Kątem oka zauważyłem odmieńców, którzy tłoczyli się przed wejściem do apteki. Na szczęście drzwi były zamknięte. Moich uszu dobiegł hałas. Był to cichy szept dobiegający z zalady oddzielonej szybą od reszty pomieszczenia. Nie byłem pewny, czy mogę ufać swoim zmysłom. Szept był na tyle cichy, że nie byłem w stanie rozróżnić poszczególnych słów. Jeżeli to, co słyszałem, jest prawdziwe, oznacza to, że w aptece znajdują się oprócz mnie minimum 2 osoby. Możliwe, że mnie nie zauważyli lub uznali za martwego. Chciałem się podnieść, lecz moje ciało odmawiało posłuszeństwa. Zamknąłem powieki, a chwilę potem zapadłem w sen. Obudziła mnie rozmowa 2 osób. Znajdowali się po mojej lewej stronie. Nic nie zrobi, powiedział facet obojętnym, ochrypłym głosem. Nie otwierałem oczu. Czekałem na moment, w którym jedna z osób zbliży się do mnie na tyle, abym mógł ją pochwycić. Ile jeszcze będziemy tu siedzieć? Zapytała kobieta, podnosząc głos. Starałem się wyczuć, czy moje ciało nadal jest sparaliżowane. Prawą dłonią dotknąłem czegoś zimnego i ostrego. Była to zapewne moja maczeta. Nie możemy wyjść, dopóki oni tutaj są, odpowiedział jej towarzysz. Domyśliłem się, że mężczyźnie chodziło o zarażonych przed wejściem. Jestem pewny, że to oni ich tutaj ściągnęli. Jedna z osób podeszła bliżej. Miał coś ciekawego? Spytała kobieta. Osoby nadal znajdowały się po mojej lewej stronie. Prawą dłonią starałem się odczepić maczetę od paska.
Kilka konserw i dwa pistolety, ale jeden zniszczony, powiedział facet. Starałem się oddychać płytko, aby nieznajomi nie zauważyli ruchów klatki piersiowej. Jedna z osób podeszła do okna po mojej prawej stronie. Stąpała lekko, więc sądzę, że była to kobieta. Nie myśląc dużo, wstałem, złapałem kobietę i ustawiłem tak, aby stała między mną a facetem. Mężczyzna celował bronią w nas obu. Widziałem po nim, że waha się pociągnąć za spust. Szansa, że trafi akurat we mnie, była mała. Kobieta szarpała się na boki, aż wreszcie udało jej się odskoczyć na bok. Wciąż byłem osłabiony. Spojrzała na mnie z wyrzutem i podeszła do swojego towarzysza. Ten w prawej dłoni trzymał pistolet wycelowany we mnie. Uniosłem ręce nad głowę i oparłem na karku. Mówiłeś, że nie żyje, krzyknęła do faceta. Ten wzruszył ramionami, a na jego twarzy widoczne było zaskoczenie. Zauważyłem coś, co sprawiło, że chciałem się uśmiechnąć. Pistolet w dłoni faceta był moją bronią, która wczoraj jeszcze nie działała. Nie miałem pojęcia, co robić. Najchętniej po prostu wybiegłbym z apteki, gdyby nie horda zarażonych na zewnątrz. Facet był w wieku około 25 lat. Był krótko obcięty, a na jego twarzy widniał kilkutygodniowy zarost. Był dobrze zbudowany, około 1,80 m wzrostu. Ubrany w poszarpane dżinsy i czarną jesienną kurtkę. Kobieta była niższa od niego. Blondynka, włosy zapięte gumką w koński ogon. Ubrana w szare, miejscami pobrudzony golf. Wiekowo mogła dorównywać swojemu towarzyszowi, ale nie jestem tego zbyt pewny. Odepnij maczetę i rzuć na podłogę, powiedział facet. Wyraźnie nie był chętny, aby pociągnąć za spust. Wykonałem jego polecenie. Facet kopnął maczetę, a ta zatrzymała się pod ścianą. Wciąż trzymając ręce w górze, powiedziałem, przybierając przyjazny ton. Porozmawiajmy. Chciałem grać na czas lub zmusić któregoś z nich, aby się zbliżył. Jakie było moje zdziwienie, gdy facet opuścił broń i schował ją do kabury, która znajdowała się na prawym biodrze. Gdyby zdecydował się strzelić, horda nieumarłych wtargnęłaby do środka. Facet usiadł na podłodze, po turecku podpierając się rękoma. Oparłem się o ścianę plecami i usiadłem na ziemi. Byłem na tyle wyczerpany, że nawet stanie w miejscu zabierało mi resztki sił. Zerknąłem na kobietę, która najwyraźniej nie zamierzała usiąść. Ze skrzyżowanymi ramionami wpatrywała się we mnie spod łba. Słabo wyglądasz, powiedział facet, przerywając ciszę. Skinąłem głową, ciężko oddychając. Jeżeli dowiedzą się, że zostałem ugryziony, zapewnie mnie zakneblują lub po prostu zabiją. Przeziębiłem się, odpowiedziałem. Nie sądzę, aby dał się na to nabrać. Kobieta usiadła obok swojego towarzysza, wciąż mierząc mnie wzrokiem. Cała trójka spojrzała w lewo. Po drugiej stronie okna powolnie przechodził jeden z zarażonych. Mężczyzna przysunął palec wskazujący do ust, dając nam znać, aby zachować ciszę. Odprowadziliśmy od mieńca wzrokiem, a gdy zniknął z naszego pola widzenia, facet kontynuował. Mam na imię Jakub, a to jest Weronika, powiedział, wskazując na dziewczynę. Ta wyraźnie nie była w nastroju do rozmów. Zapewne była zła za to, że chciałem użyć jej jako żywej tarczy. Ja jestem Artur, przedstawiłem się. Facet chciał wiedzieć, dlaczego tutaj leżałem. Stwierdził, że wyglądałem dokładnie jak zwłoki. Skłamałem i powiedziałem, że po prostu zemdlałem. Jakub na szczęście zmienił temat. Nigdy nie potrafiłem dobrze kłamać i prędzej czy później zauważyłby, że coś kombinuję. Nowo poznani ludzie zaczęli rozmawiać między sobą. Ja w tym czasie zastanawiałem się, jakim cudem wciąż żyję. Może przemiana jeszcze się nie zakończyła? A może ugryzło mnie coś innego? Wciąż byłem osłabiony, więc możliwe, że mutacja jeszcze się nie zakończyła. A ty? Spytała Weronika, wyrywając mnie z zamyśleń.
Złość w niej musiała trochę zelżeć, ponieważ przybrała o wiele łagodniejszy wyraz twarzy. Słucham? Zapytałem. Dokąd idziesz? Powtórzyła. Opowiedziałem im o bezpiecznej strefie, która musi znajdować się już niedaleko. Okazało się, że para nowych znajomych również tam zmiesza. Bezpieczna strefa, jak twierdzi Jakub, znajduje się 10 kilometrów stąd. Wraz z nim i Weroniką podróżowały jeszcze dwie osoby. Niestety rozdzielili się, biegnąc tutaj. Rozmawialiśmy tak długo, aż odmieńcy za oknami apteki nie postanowili się rozejść. Postanowiłem, że pomogę nowym znajomym znaleźć Kacpra oraz Rafała, czyli parę, która się rozdzieliła. Jeżeli pozwolą, wyruszę razem z nimi do bezpiecznej strefy. Było południe, a słońce świeciło niezwykle intensywnie, jak na tę porę roku. Podniosłem maczetę i przyczepiłem ją do paska. Spojrzałem na Jakuba. Zerknął na mnie, lecz nie usłyszałem słowa sprzeciwu. Musiał więc zaufać mi do pewnego stopnia. Po cichu wyszliśmy z apteki. Jakub wyszedł pierwszy, ja zaś na końcu. Oczywiście odzyskałem swoje zapasy i plecak. Niestety nikt nic nie wspomniał o pistoletach. Mała strata, skoro i tak nie działały. Poinformowałem Jakuba o tym, że pistolet, którym do mnie mierzył, jest zepsuty. Chłopak wyjął broń, obejrzał ją i przeładował. Pewnie coś z iglicą, powiedział po chwili. Na zewnątrz paru zarażonych krążyło między samochodami. To gdzie jest Kacper i ten drugi? Spytałem. Jakub w odpowiedzi wzruszył tylko ramionami. Obydwoje rozglądali się na boki, poszukując swoich towarzyszy. Nie miałem pojęcia, gdzie ich szukać. Mogli być wszędzie. Mieliśmy kolejnych zarażonych, niebezpiecznie blisko. Spojrzałem na moich towarzyszy. Ci byli spokojni, zapewne wiedzieli, co robią. Poszliśmy trochę dalej, wciąż rozglądając się. Moją uwagę zwróciły dwa ciała zarażonych leżące na chodniku. Wskazałem na nie palcem, szturchając Jakuba. Tak, mogli tędy iść, powiedział półszeptem. Ciała miały na głowach ślady po łukłuciach, więc zaginiona dwójka posługuje się bronią białą. Idąc dalej, opowiadałem moim towarzyszom o nowym odmieńcu, którego miałem okazję spotkać przed metrem. Nie zdziwiło ich to zbytnio. Oznajmili, że mieli z nim już do czynienia. Są o wiele bardziej wyczulone na dźwięk. Komunikują się z resztą hordy właśnie tym hałasem, wyjaśniła Weronika. Co jakiś czas mijaliśmy zwłoki zarażonych. Każdy z nich leżało w kałuży gęstej czerwonej cieczy. Byłem pod wrażeniem tego, jak Kacper i Rafał potrafili sobie poradzić z odmieńcami. Pogoda powoli zaczynała się zmieniać. Ze wschodu nadciągały czarne chmury, zwiastujące deszcz. Wiatr zaczął potrząsać koronami drzew i przesuwać śmieci, które znajdowały się praktycznie wszędzie. Pojękiwania zarażonych niosły się echem pośród zabudowań. Zacząłem pytać Weroniki o to, kim są jej dwaj pozostali towarzysze. Ta była wyraźnie zmartwiona, lecz odpowiadała na moje kolejne pytania. Dowiedziałem się, że Kacper ma 15 lat, a Rafał 40. Weronika zapewniała, że pomimo jego wieku energii mu nie brakuje. Najbardziej martwiła się o Kacpra, co chwilę mówiąc, że jest młody i sam sobie nie poradzi. Sam razem, na pewno nic im się nie stało, powiedział Jakub. Dziewczyna skinęła głową. Weronika podróżowała na początku tylko z Rafałem. Potem natrafili na Kacpra w jednym z marketów. Młody gotowy był się z nami bić, powiedziała z wymuszonym uśmiechem. Na Jakuba natrafili na samym końcu, gdy przemierzali puste leśne drogi. Znaleźli go wyczerpanego na poboczu. Był ledwo przytomny, powiedziała spoglądając na Jakuba. Zajęli się nim, a ten zdecydował się dołączyć do pozostałej trójki. Jakub nie skomentował tego, najwyraźniej nie chciał rozmawiać na ten temat. Mijaliśmy kolejne zabudowania i zniszczone pojazdy. Uwagę Jakuba zwróciło coś, co leżało na chodniku obok jednej ze starych kamienic.
Facet podszedł i podniósł czarny plecak. Rozejrzałem się dookoła. Nigdzie nikogo nie było, nawet odmieńców. W plecaku znajdowało się trochę jedzenia, kilka papierosów, woda i kilka innych przedmiotów. To Rafała, oznajmiła Weronika. Tuż przede mną spadł na ziemię jakiś plastikowy przedmiot. Ukucnąłem i przyjrzałem się mu. Była to fioletowa plastikowa zapalniczka, a raczej jej kawałki. Spojrzeliśmy w górę. Z okna na czwartym piętrze wystawała głowa mężczyzny. Machał do nas ręką, ale czy nie odzywał się. Facet w budynku próbował nam coś przekazać, jednak ja nic nie rozumiałem. W środku są zarażeni, powiedział cicho Jakub. To pewnie dlatego facet do nas nie krzyczał. Obejrzałem całą ścianę budynku. Nie było na niej niczego, po czym mogliby zejść. Pytanie brzmi, jak u licha mamy ich stamtąd wydostać? Autor Brutal Drop czytał Quadrotes. Odcinek powstał przy wsparciu patronów Stanisława Jana Maciołka oraz Wiktora Kozakowskiego. Jeżeli również chcesz mnie wesprzeć, zapraszam na witrynę patronite.pl, gdzie możesz zostać moim patronem. Do usłyszenia.